sold away. Kato, mulla on tää rock'n'rollia. Se on sielu sain aina rock'n'rollia. Kaikki on niin rock'n'roll. Witam bardzo serdecznie na dzisiejszym streamie. Jest to 70. już stream, odcinek i wszystko co związane z My Summer Carem. Słyszę na pewno autobus, co oznacza, że jeżeli jest, może nie jest bar otwarty, czyli wuja chyba nie będzie. Chyba. No. O, piwo jest! Właściwie puste butelki. Temu chyba to nie jest sprząta. I co by tu dzisiaj robić? Na pewno pamiętam, że tych belek jest więcej. Kurczę, ja patrzyłem na internecie, ile tego jest i tego jest od zajebania. Co za tym idzie? Troszeczkę nam z tym jeszcze zajdzie. Zaczniemy sobie od tankowania, oczywiście najlepszym możliwym sposobem, czyli przy włączonym silniku. Chyba trochę za daleko odjechałem. Jeszcze sobie pójdziemy do Tejmosa. Musimy kupić sobie jakieś cygarety, papieroski. No bo jak tutaj pracować bez nich? Siemka, rzucę po streamie, okej? Okay? O! Tejmo, dawaj szlugi. Mleko sobie też wezmę, może babcia będzie siedziała, ale ona chyba nic nie potrzebuje. Aha, bo tu jest ta godzina już, dobra. To zmieniamy plany. Dawaj to. Mleko wypiję. Oczywiście kartonik jedne. Out. Szczerze to ja miałem w ogóle inne plany. Miałem jechać i belki zbierać dzisiaj. Ale tak wyszło. Bierzemy kurwa siekierę, radio, piwo i siatkę z zakupami. To będzie najważniejsze. Siemano, dziku. Dzisiaj kurwa gra ostateczna. Patrz, widzisz tą siekierę? Rozumiesz o co chodzi? Dawaj kurwa, gramy. Ja tu ułożę, bo ty nie potrafisz układać tego. Wódka i piwo powinny być w lodówce. Masz jakąś lodówkę tutaj? Ty kurwa sracza nie masz, a co dopiero o lodówce mówić. Dobra. Zaczynamy grać, moi drodzy państwo. Nälkä, niin sitä ennakoi jo sitä tulevaa nälkää. Kun tietää, että se on tulossa, talalala, niin tietää sitä vielä edemmäs tulevaisuuteen. Kurwa mać, stąd przejebałem. Nie grałem dawno. Super start. Ei sulle hieman varastoon, että elimistö voi... Przy 18 zostanę, dobieraj ile wlezie. On ma 12. Przegrał. 5000. Zostaje przy 20. Pokaż na co cię stać, ty wieprzu stary. 19. Tak? 19 chyba. Przegrałeś. Jebać cię. Tästä taas seuraa se, että varosyöminen... 10. Zagram jeszcze dobiorę. Wygrałem! Nie! Przegrałem? 11. Dobiorę. Wygrałem! Jebać cię!
Tak, to możemy grać, kurwa. Ale mi dzisiaj idzie. On przegra, prawda? Powiedzcie, że przegra. Panie, ja chciałem dom dzisiaj od ciebie. Wiesz? A ty za chwilę mi tu zaczniesz tym stolikiem, kurwa, rzucać. Ha, ha. Ej, pojebało cię? Co ty robisz? Zachowuj się, jak na cywilizowanego człowieka przystało. Podnoś to. Podnoś to w tej chwili. Rozumiem, że na 10 kawałków cię ojebałem, ale to nie powód, żeby się tak zachowywać. Podnosimy ten stół i gramy dalej. Wódkę prawie stukłeś. Co żeś kurwa narobił? Jak ty się zachowujesz? Nie grasz już dzisiaj? No i widzicie. Chce człowiek coś zrobić. Podnoś ten stół, gramy zaraz, kurwa. Nie wydurniaj się. O. To ja wychodzę od ciebie. A jeszcze zobaczysz tą siekierę, nie raz. Mam wrażenie, że się troszeczkę podkurwił ten chłop. To też sobie zapakujemy gdzieś tu. Przecież on mi to ukradnie. Jedziemy. Zobaczmy, jak źle wjechałem. Jeszcze... A nie, dobrze jest. Kurczę, myślałem, że będzie Tomek na czacie, to by mi zmienił napis tego, znaczy napis, kurwa, tytuł. Na wygrałem 10 tysięcy. Dobra. Siemano. Przyjechałem tutaj Szambo S.A. Co tam u ciebie? Fajnie się siedzi? Papieroska? Ha, ja też mam całe 20. I co powiesz? Nic nie powiesz? Spoko. Idziemy piwkiem tutaj dopić. Panie, widziałem, że tam butelki jakieś leżą. Jak mi się kurwa pompa zapcha, albo pierdolnie mi to gdzieś w środku, to będziesz pan grubo, słono płacił, wiesz, jak za zboże, a nawet jeszcze lepiej. Długo jeszcze. Coś za długo to trwa. A nie, jest dobrze i teraz powinno być już za moment. O! Biorąc pod uwagę to, że mamy bardzo mało paliwka. Very happy, dobra, super, dawaj to, kurwa. Gdybym wiedział, że nie sprawdzacie, to bym do połowy wybierał. La 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 la. No tak, jeszcze tamto.
kurwa, spuść tego biegu. Nie umiałem zrzucić biegu. Nie działał mi przycisk. O, idealnie. Widzicie? Się jak swoje. Co tam? Poczęstujesz piwkiem? Gdzie piwko dla mnie? Nie ma? Dobra, pazero ty. Czy ja słyszę wuja? Wujek, kurwa, znowu spadłeś z krzesła. Gdzie twoi koledzy, co? Daj mi wódkę, kupimy mu wódkę. Fajny autobus? Zdecydowanie tak. Cześć, Gabciok. Wujek, napijesz się ze mną? Siorbnij sobie. Masz słomkę jakąś, Tejmo? O, smakuje mu. Dobra, dopijemy za niego. Kieliszek dla ciebie. Chodź, wujek, idziemy. Kurwa, nie wyśpisz się przez to. Coś ty ze sobą zrobił, ty alkoholiku. Jedziemy na imprezę, bo wiem, gdzie może być taka impreza. Patrzcie, jak siedzi. Chodź, wujek, idziemy. Wiecie, gdzie go zawiozę, nie? Wujek, powiedz mi jedno. Po coś ty się tak, kurwa, schlał? I dlaczego tutaj? Masz, kurwa, dom. Możesz sobie tam siedzieć. Ale nie, tobie potrzeba wrażeń. Idziemy do traktora, do przach. Zresztą. Poczekaj tu, wujek, zaraz podjadę. Chodź, musisz jakoś tu wejść. Wdrap się rękoma. No. Jeszcze jakoś wejdziemy, może pozaczepię. Dobra, jemu tu się krzywda nie stanie. Bierzemy sobie piwko i jedziemy. Wyobraźcie sobie, jakby tak do takiego traktora wpierdolić przełożenie z GIF-u. Jakby fajnie jechał. Tutaj kolejny leży jakiś menel? Co tu się działo, że tutaj wszyscy poprzejeżdżani są? Ja tylko jednego przejechałem i to nie tu. Albo i tu? A może? Może to ten? Wiecie co? Pojadę po tego menela, którego potrąciłem, jak już kijowo wyszło i go potrąciłem. No to nie będę hamem wobec niego, nie? Tego chociaż na imprezę tu zabiorę. I teraz możemy działać. Mamy oświetlone ładnie. Tylko wejdziemy tam jakoś. Dobra, tędy nie wejdziemy. Chuj, ten niech se leży tu. Masz ochotę na grilla, wujek? Dobra, już. Siema, chłopaki. Przywiozłem trzeciego menela. Co tam u was? O, żeż... Ty, ale się schlali. A gdzie trzeci? Kontrola skarbowa, dzień dobry. No.
Czekajcie, czekajcie. Ale im kurwa pobudkę zrobię zaraz, patrzcie. Moment, ty kurwa zażygany menelu, ty. Pod prysznic idziesz, chodź, idziemy. Jaka patologia. To ty? Oczywiście, że tak, kurwa, łudziłem go. Gdzie jest tu światło? Macie tu światło może? Jakieś? Coś? Czy nie wyposażyli? Nie ma światła. Spartańskie warunki, nie ma światła, spoko. Troszeczkę sobie chyba obniżę efektywność tych świateł. Bo jest troszeczkę za bardzo prześwietlone. Wujek, chodź. Zaraz się tu obudzimy. Użyłeś mnie tym, że się schlałeś, wujek, wiesz? Porównuję, mogę cię teraz porównać do tych meneli. Ty jesteś rodziną moją. Zobacz, jaki mi wstyd robisz, kurwa. Zadzwoni ktoś, żebym szambo wypompował i będzie o tobie gadał. Że co tam u ciebie, bo cię widział nachlanego. Dobra. I teraz teoretycznie, jak ten na górze się zżyga, to ten na dole jest obrzygany też. Wujek, chodź, leżą. Dupsko ci widać. Zobacz, co żeś ze sobą zrobił. Oczywiście, że żygają. Ach, chuj. Macie, myjcie się, menele. Jebane. Dobra, idziemy ich na piwo jeszcze wyżłopać. Butelki po wódce. Spirytus gdzieś powinien być tu. O, dokładnie tak, ale ja go pić nie chcę, bo wiem, co może być efektem jego. Chociaż ostatnio się schlałem tym spirytusem tak dość konkretnie. To dzisiaj napijemy się jeszcze tak z 5 piwek. I będziemy kończyć streama powoli. Albo nie, 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 nie. Chociaż 19.16. Dobra, idziemy. Jeszcze jedna rzecz. Wiecie co? Przyczyniłem się do trzeźwienia tych meneli. Dlaczego? Dlatego, że jak gospodarz imprezy zobaczy rachunek za wodę, wodę wyłączy, szkoda płacić rachunki? No właśnie, nie moje, w tym rzecz, że to nie są moje rachunki. Jak gospodarz zobaczy, to w mig przetrzeźwieje. Saving, dobra. Dziękuję za oglądanie, dobrego wieczoru, pa pa. Yeah.